Ksiądz Dolindor Łotolo mówił, jakże wielkim sakramentem jest spowiedź. Określał ją wprost, to jest jedno wielkie zanurzenie się w najświętszej krwi Chrystusa, która odnawia życie i odnawia duszę. I swoim wszystkim córkom duchowym i synom radziłby spowiadać się często, nawet co 2 tygodnie. Mówił, żeby zrzucać z siebie ten ciężar grzechów, żeby diabeł, szatan nie miał dostępu do ludzkiego serca, żeby, mówi, że to jest jedna z największych pokus. Jedna to diabeł odsuwa nas od modlitwy, a druga od sakramentu spowiedzi. Wtedy wpada się w takie lenistwo duchowe. Ksiądz Dolindo mówił, że gdybyśmy wiedzieli, jak wielkim sakramentem jest spowiedź, to byśmy nie odstępowali kapłanów na krok. Spotkałam wielu penitentów księdza Dolindo. Jedna z sióstr zakonnych opowiadała mi z wielkim przejęciem, wszyscy oni pamiętają bardzo dobrze spowiedzi u księdza Dolindo, że kiedy przychodził, już był takim staruszeczkiem, opierał się o laseczkę, siadał i mówił, tak żeby się penitent nie bał, mówi, aniołeczku, otwórz swoje serce, otwórz swoje serce. Bywało tak, że ksiądz Dolindo płakał z penitentem i mówił, jestem większym grzesznikiem od ciebie. Ale też bardzo konkretne rady duchowe swoim córkom duchowym przedstawiał. Najważniejszy warunek spowiedzi, ksiądz Dolindo mówił, najważniejszy i pierwszy, to jest wybaczyć swoim najbliższym, tym, którzy ciebie skrzywdzili. Mówi, jeżeli tego nie zrobisz, to nie ma sensu przystępować do spowiedzi. Jeśli nie odpuścisz ty, to Bóg Ojciec nie odpuści tobie. Bardzo proste. Dlatego mówił, żeby się dobrze do tego przygotować. Potem oczywiście odmówienie aktu wiary, nadziei, miłości i przypomnienie sobie po kolei miał takich 5 warunków, w jaki sposób dobrze się dalej przygotować do spowiedzi, ale o tym zapraszam, bo dokładnie piszę o tym w książce. Bardzo często dawał takie proste pokuty, oprócz modlitwy, pytał często penitenta, aniołeczku, a czy na przykład lubisz pić kawę? W Neapolu zwykle, i to nie ma innej odpowiedzi, jak oczywiście, że tak. Więc ksiądz Dolindo mówił, to teraz przez 5 dni odmówisz sobie tej kawy. Pytał też czasem, a o której godzinie wstajesz? Jeśli ktoś lubił dużo spać, to proponował wstanie o godzinę wcześniej. Bardzo proste, ale konkretne sprawy i zawsze bardzo pilnował tego, żeby zadośćuczynić osobom, którym wyrządziliśmy krzywdę. Wielki sakrament spowiedź. Ksiądz Dolindo często spowiadał długimi godzinami. Na ulicy Salvator Rosa ustawiały się kolejki wzdłuż, to jest taka kręta uliczka Neapolu, kto nie był. Ojciec Pio odsyłał do niego najtrudniejsze przypadki, mówił, idźcie, tam jest święty kapłan. Jeden z synów duchowych księdza Dolindo powiedział mi z pozoru błahe i proste wydarzenie, ale przejmujące. Był kiedy z księdzem Dolindo w domu, siadali właśnie do obiadu nad ciepłą, parującą zupą i kiedy ksiądz Dolindo miał zanurzyć łyżeczkę w rosole, zapukał ktoś do drzwi. Zwrócił się do tego wtedy młodego chłopaka, idź aniołeczku zobaczyć, kto to. Z przedpokoju usłyszał odpowiedź, proszę księdza, jakaś pani do spowiedzi. Ksiądz Dolindo odłożył łyżkę z powrotem do rosołu, wstał i poszedł ją wyspowiadać. Wiedział, że nie ma nic ważniejszego, nic pilniejszego niż właśnie spowiedź. Ksiądz Dolindo pewnego razu był świadkiem w jednym z procesów sądowych w Rzymie i potem naniósł takie oto notatki, że był świadkiem naprawdę bardzo przykrej sceny i mówi, tylko Bóg mógł wymyśleć tak piękny sposób wymierzania sprawiedliwości jak spowiedź. Miejsce, w którym, po którym nie ma więzienia, nie ma szubienicy, nie ma stresu i ludzkich walk, a jest tylko wielki ocean miłosierdzia i wielkie otwarte serce przebite na krzyżu. Tylko Bóg może tak piękny wymyślić sposób wymierzania sprawiedliwości jak spowiedź.